Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Witam serdecznie melomanów. Witam serdecznie z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Po tak długiej przerwie Filharmonia otworzyła swoje podwoje dla artystów, muzyków. Oczywiście z zachowaniem wszelakich zasad bezpieczeństwa. Pojawili się po 6 tygodniach na estradzie sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej artyści, muzycy orkiestry symfonicznej, aby wydobyć pierwsze dźwięki ze swoich instrumentów. Stało się to w dniu szczególnym. Mianowicie obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto narodowe, święto młode, ale niezwykle istotne. Jest to swoisty objaw patriotyzmu, objaw przywiązania do naszych tradycji, do naszej kultury i szacunku dla Polaków. Jest to także święto Polaków za granicą, jest to Dzień Polonii i Polaków za granicą. Mam gorącą nadzieję, że utwór, który został przygotowany specjalnie na dzisiejszą ważną okazję, oczywiście jest to muzyka polska, znakomity polski kompozytor Henryk Wieniawski, niezwykle ceniony wirtuoz muzyczny, porównywany do Niccolo Paganiniego, cudowne dziecko, jako 8-latek wstąpił już do Konserwatorium Paryskiego, a tutaj skomponował w 1859 roku dość nietypowy utwór, pełen liryzmu, pełen miłości, legendę opus 17, legendę, którą dedykował swojej przyszłej żonie Izabeli Hampton. Dedykował, jako że nie mógł uzyskać zgody sir Thomasa Hamptona, ojca Izabeli, na tenże związek. No cóż, muzyk w XIX wieku to nie był zawód pewny, nie dawał gwarancji dostatniego i pewnego życia i tymże wspaniałym utworem zdobył serce swojego przyszłego teścia, ale nie było tak do końca z legendą w 100%, jako że teść zadbał, aby Henryk Wieniawski wykupił także ubezpieczenie na niebagatelną kwotę 100 tysięcy franków oraz zadbał o to, aby mieć stałą posadę na dworze carskim, o co również Henryk Wieniawski zadbał. No i stali się szczęśliwym małżeństwem z Izabelą Hampton na długie, długie lata. Mieli sporo dzieci, a dziś legenda opus 17 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu koncertmistrzyni Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Aldony Cisewskiej oraz Anny Jurgawki przy fortepianie.